Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Grand Theft Auto San Andreas. Jak widzicie, mamy tutaj oczywiście naszego CJ'a i dzisiaj będziemy kontynuować kolejne przygody w tym ohydnym, paskudnym Los Santos i świecie San Andreas. Ale na początku musimy odebrać telefon, także... Yeah. Hey CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Okej, okay, dostaliśmy informację, że jeżeli chcemy poprawić swoją wytrzymałość lub muskulaturę, musimy udać się na siłownię. Oczywiście jest ona oznaczona ikoną sztangi i to jest to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, że chcę iść przypakować, czyli od tego chyba dzisiaj tak naprawdę zaczniemy. Oczywiście przypomnę tylko na początek, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz na przykład zarejestrować się z linku referencyjnego, który jest... w opisie pod filmem. No i niestety, tak jak chciałem wskoczyć tutaj na ten dach Sweeta po tego teka, tak jak to sierżant Hunter chyba napisał, tak mi się wydaje, trup po trupie przez jednego buga. Dokładnie tak, powiem wam, że ja teraz wskakiwałem tutaj masę czasu, ale to jest właśnie to, o czym ja mówiłem na początku i o czym wy też przypomnieliście, że tutaj na domu, na dachu w sumie Sweeta jest... jest ten tag do zgarnięcia, także go sobie podniosłem. Tutaj oczywiście jest jeszcze kastet do podniesienia obok znaczku z informacją. Pisaliście też o łopacie tutaj w tym, w ogródku Ridera, ale ja nie chcę zamieniać tego za kij tak naprawdę, bo to jest chyba w tym samym, na tym samym slocie broń. Także to nie jest GTA 5, więc musielibyśmy to sobie zamienić, okej. Ja teraz tak, zrobię jedną rzecz, czyli przyspieszę troszeczkę czas w grze. Zapiszemy sobie tutaj giereczkę. No i będziemy kontynuować jak będzie powiedzmy rano, ponieważ chciałem iść już na siłownię dzisiaj. No i tak jak mówiłem, no kontynuujemy sobie tutaj rozgrywkę oczywiście. Odcinek myślę, że będzie też trwał gdzieś koło 25-30 minut. Oczywiście tutaj też pytanie do was, bo można byłoby GTA San Andreas dodawać tak samo jak Bully jego po prostu co dwa dni i po prostu w ten sam dzień jeszcze coś po prostu wrzucać, tak żeby się dzień nie marnował, powiedzmy, na gry singleplayerowe. Także swoje propozycje oczywiście mam nadzieję, że umieścicie tutaj w komentarzach pod filmem. Już powtórzę to chyba trzeci raz na tych odcinkach San Andreas. Na przykład na serwerze Play Your Life, ludzie, ja nie zagram, ponieważ ja tam mam bana, o którym już mówiłem. Albo mam bana, albo jak wejdę, dostanę kolejnego. Po prostu ta administracja w dalszym ciągu nie chce mnie tam na serwerze, także no nic z tym nie zrobię. A ja na pewno nie będę wracał na serwer, z którego mnie po prostu wykopali, jak po prostu... No, nie będę mówił jak co, zostałem wykopany tam wtedy, także na pewno nie będę wracał na taki serwer, gdzie mnie nie chcą. Okej, tak jak widzicie, to jest właśnie siłownia tutaj w Los Santos i z niej trochę będziemy korzystać, bo tak jak powiedział Sweet, musimy zrobić sobie gangsterski wygląd, także... Okej, tutaj mamy dwóch białasów, którzy się tłuką. Okej, tutaj mamy super pana trenera, który pokazuje jak ich tłuc. Tutaj mamy kolejnego ziomka, który pokazuje jak tłuc i do niego może się dzisiaj zapiszemy. Aby odpowiedzieć przecząco naciśnij N, aby odpowiedzieć twierdząco naciśnij Y. Człowieku, popracuj najpierw nad mięśniami. No okej, dobra, najpierw nie popracuję z nim, bo muszę się tutaj ogarnąć. Tak jak jeszcze pisaliście, czekajcie, ja sobie wezmę tak, jak to się używało. Naciśnij Enter, na początku 40 funtów. A nie, enterem się teraz wychodzi. Jezu, klawiszologia jest czasem tragiczna, więc... No to fajnie, dobra, to może jednak hantelki. Lewy shift wybierz. Okej. Najlepsze klawisze.
aby podnosić hantle, naciskaj na zmianę. No fajnie, nie zdążyłem. Musimy lewy shift i myszek naciskać, także okej. Obciążenie pierwsze, powtórzenia. Mamy chyba jakąś tutaj dzienną, z tego co pamiętam, muskulatura zwiększona, okej. Mamy jakiś dzienny limit tej muskulatury do nabicia ogólnie naszego treningu, także oczywiście nie będziemy mogli w jeden dzień stać się jakimś potworem po prostu. Tutaj jak jeszcze robię te ćwiczenia, to mogę przeczytać kilka tych porad, które zostawiliście ostatnio w komentarzach, żeby nie marnować amunicji, bo na pewno mi się przyda w misjach. No to ja rozumiem, ale raczej będę grał, wiecie, jak taka gangsta. Jak będzie mi brakować amunicji, to ją kupię, albo będę biegał z nożem. Za domem Raidera jest łopata, no to to już ogarnąłem. Nie dachować, Klackenburger uleczyć się, no tak, to też wiem, ale to też takie, wiecie, to jest już wykorzystywanie raczej takich pewnych aspektów gry, których ja bym chyba nie chciał wykorzystywać, jak na przykład podczas misji wchodzenie do Klackenbella, żeby sobie życie zregenerować, ale zobaczymy, może się zdarzy, że będę tak robił. Czekajcie, bo ja zrobię tak, już za lekkie te ciężarki dla mnie. No oczywiście, oczywiście CJ, ty jesteś najsilniejszy ziomek. Okej, enter. I teraz tak, 50 od razu, 50 funtów, 3 poprzeczki wyżej przejdziemy. No, dobra, dajesz CJ. Pisaliście też o tych ścinkach, z czym to mogą być związane. Próbowałem coś z tym zaradzić. Aha, wyczerpałem swój limit na dzisiaj, wróć jutro, okej, dobra. No to dzisiejszy limit wyczerpany. Z tymi ścinkami i powiem tak, no raz są, raz ich nie ma po prostu i nie wiem kompletnie od czego to zależy. Próbowałem zrobić kilka rzeczy, o których pisaliście, nie CJ, nie wchodzimy z powrotem. Tam z jakimś harmonogramem z zadań, tak, czy z czymś jeszcze do obczajenia z directami, z czymś, ale no po prostu raz są, a raz ich nie ma i nie wiem od czego to tak konkretnie zależy. W takim razie dobra. Pójdziemy sobie teraz zrobić misję główną. Misja główna jest w domu Sweeta i właśnie tam się szybko udamy. Szybko oczywiście to tak nie bardzo szybko, ale jako że to są tylko dwie przecznice dalej od naszej dzielnicy, to możemy się tam udać w takim razie. Tak jak powtarzałem też w ostatnim odcinku, w dalszym ciągu ludzie możecie pisać w komentarzach serwery do MTA czy do Sampa, na które chcielibyście, żebym wszedł. Wiecie, ja chciałem zrobić tak po prostu jak kiedyś było, czyli zrobić to na zasadzie wbijania raz na tydzień powiedzmy na inny serwer i testowanie, bo kiedyś jak prowadziłem niedzielne granie, jak część z was może oczywiście pamiętać, to właśnie niedzielne granie bodajże polegało na tym, że wchodziłem na różne serwery z Sampa i je testowałem, więc podobnie można byłoby zrobić tutaj. Give me 15, motherfucker. I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fast sucker. Let me play first. Hey, right, what's up? What's up, man? Right. Who winning? Who you think, huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Okej, dobra. Jedziemy ze Smokiem do domu Emmeta, żeby się lekko dozbroić. Właśnie to jest chyba ten samochód, którym najczęściej ze Smokiem jeździmy. Gdzie się podziała miłość? Ano, zdarza się. Oj, ta piękna muzyka w ogóle, jaka leciała na scence. Pamiętaj o mnie, kiedy dotrzesz na szczyt. Okej, okay, lecimy w takim razie do Emmeta. To będzie tutaj chyba pomiędzy uliczkami, tak? On nam da... Jezu, ta policja, on nam da jakąś broń i będziemy się uczyć strzelać chyba. To jest to, czy nie to? Czy ja źle pamiętam? Tak, to jest to chyba. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening?
aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Okej, grzebaliśmy w śmietniku po broni. Gin, mały głąbie z ballas. Dokładnie, wciśnij prawy przycisk myszy, aby wycelować, i lewy przycisk myszy, aby wystrzelić. No, proszę bardzo. Tak, moja mama byłaby ze mnie dumna, że dobrze strzelam z pistoletu. No i patrzcie, jak to zrobi Big Smoke. To jest właśnie jego celność. Big Smoke, załatwię to w 3 strzały. Gdy masz namierzony cel, możesz się przełączać między innymi celami, używając kółko góra-dół. What the fuck? Jakie kółko góra-dół? Nie mogę się przełączać między żadnymi celami. Dobra, pyk, raz, dwa, trzy. Dokładnie, i ten pistolet bokiem taki odwrócony, kurczę. To jest styl z Groove Street. Celność przede wszystkim, prawda? Tak naprawdę Big Smoke przynajmniej dobrze ten pistolet trzyma, bo my bokiem strzelamy. Agent specjalny Big Smoke. Celność można zwiększyć, kucając naciśnicę, aby kucnąć. Okej, okay, proszę bardzo. Jezu, aha, no bo tak, on teraz mierzy. Aha, no tak, bo w sumie tego będziemy używać tak na dobrą sprawę częściej. Tego kucania. Bo tym się lepiej strzela, dzięki kucaniu. Użyj celowania ręcznego, aby strzelić w zbiornik paliwa. Aha, bo to jest chyba napada, tak jakby. Kurde, ja nie gram przecież na padzie. Przytrzymaj prawy przycisk myszy i ruszaj kamerą. No... Tak, tutaj jest fajna rzecz, że można właśnie próbować rozwalić samochód w ten sposób. Tego nie ma w GTA 5, tego tam nie znajdziecie. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. No spoko, ja zawsze prowadzę Big Smoke. In this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Wysadź mnie przy mojej chacie, odwieź Smoke'a do domu. W wolnej chwili możesz odwiedzić Emmetta i wziąć spluwę. O Jezu, ile policji. Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. No w ogóle się nie zmieniłeś, Big Smoke. Dokładnie. Ja tutaj będę próbował, ludzie, mówię, no nie będę przerywał im rozmów, bo sam też zwróciliście na to uwagę, żebym też samemu czytał przez to. A jak ja czytam, no to wiecie, no ja mogę prowadzić, czytać, ale głupio byłoby jeszcze gadać w tym samym momencie, więc możecie się też do tego odnieść w komentarzach, jak chcecie to widzieć w tych odcinkach. Czy ja mam sobie gadać spokojnie z wami podczas kiedy oni mówią, ale wtedy się nie skupiam na tym, co mówią, czy słuchać. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. All right, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beagle around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Okej, okay, musimy udać się do Bingo i założyć na siebie kolory Groove Street. Właśnie widzieliście w ogóle, jak przepchałem cały samochód. Glendale. Także okej. Okay. Jedziemy teraz do Bingo. Bingo jest położone gdzieś obok siłowni. Ja już obok tego dzisiaj, tak na dobrą sprawę, ja obok tego dzisiaj przebiegałem już, jak biegłem na siłownię. I to jest sklep, w którym musimy właśnie się zaopatrzyć w ciuchy, powiedzmy takie koloru gangowego, bo to są kolorowe gangi, kurczę, jak w Durarze. Nie, no dobra, to są gangi, które właśnie których każdy gang jest reprezentowany przez jakiś tam kolor, więc naszym kolorem Groove Street Family jest zielony i właśnie w zielone jakieś barwy my się dzisiaj ubierzemy. A ile tego weźmiemy, no to już zależy od nas.
Wejdź na znacznik, aby przymierzyć nowe stroje. Tam widziałem fajny napis. Każde ubranie, jakie kupisz, zostanie dostarczone do twojej garderoby. Ciekawe przez kogo. W ogóle fajna wystawa, ziomuś. Fajne rzeczy oglądasz. O, cześć babeczko. Cześć Lala. More trash for less cash. Dokładnie. Dobra, sprawdzimy sobie rzeczy w takim razie. Już wchodzimy do naszej super przebieralni. Pisaliście o tym też, żeby bić właśnie prawie przejść z myszy i F. Ja to pamiętam, bo to się tak chyba biło na po prostu multiku. Na MTA się tak tłukliśmy. Aby wybrać obszar. Dobra, lewy shift był na wybieranie. Tułów. O Jezu, nacisnąłem Enter, jaki jestem debilem, Jezu. Właśnie tego nigdy nie lubiłem, że Enter, niby tutaj dajecie Enter, żeby coś zaakceptować, a później Enter, żeby wyjść i tak... czarny, dobra, lewym shiftem był podgląd. Zielona bluza z kapturem. Aha, to jest ta bluza, no to ja tę bluzę kojarzę, ja w niej chodziłem kiedyś. Ale jej nie chcę, więc spróbuję to, kurde, to jednak w GTA 5 jest to fajniej zrobione, bo nie trzeba czekać. Ta koszulka w sumie mogłaby mi zostać, nogi, czy możemy coś ciekawego wziąć? Zielone jeansy, zielone dresy z paskami, może będziemy w zielonych dresach z paskami po prostu chodzić? Będziemy takim pasiakiem, oczywiście koszulka do bicia żony, czy coś takiego. Jak to ktoś nazwał, pewien youtuber. Dobra, weźmiemy sobie coś takiego, weźmiemy zielone drechy. Ja pierdzielę, będziemy typowym Karlem. No to typowy Karl, kurczę, chodzi w dresach z paskami, z ciekawymi butami, czarne półtrampki. Oczywiście, że zielone półtrampki musimy wziąć. Przecież no skoro na zielono, no to na zielono się ubieramy, nie? Okej, jeszcze może jakąś chustę sobie wezmę. Jezu, w ogóle daliśmy $50 za te buty. To muszą być jakieś chyba markowej firmy. Okulary, zegarki, łańcuchy, nieśmiertelnik, afrykański wisiorek. No i ja pierdzielę. No dobra, nieśmiertelnik sobie na pewno weźmiemy, no bo przecież jesteśmy Karlem, typowym Karlem. Nieśmiertelniki to oczywiście są najlepsze rzeczy dla nas, żeby pokazywać, że jesteśmy nie do ruszenia po prostu. Nakrycie głowy teraz tak patrzę, czy to było to? Jest ta zielona chusta, przód, wełniana czapka, czapka kierowcy, kapelusz. Muszę zobaczyć te chusty. O Jezu, jaka chusta zarzucona na głowę. Okej. Okay. A nie ma takiej, kurde, chusty na głowę, ale fajnie jakoś ułożone? Nie taka... Nie wiem, Tupak miał do przodu chyba. Zielona chusta przód. Ale to jest chyba... A nie, to jest takie! Dobra, bierzemy taką, bo to myślałem, że będzie jako maska. Ale dobra, bierzemy coś takiego. Okej, okay, no to będzie oczywiście naszą brodę widać i wszystko, co chcemy w sumie w tym momencie. Także to już chyba tyle, więcej nie potrzebujemy w tym momencie. To są moje podstawowe zielone barwy w tym momencie, tak? Proszę bardzo. I możemy lecieć, zapisać sobie grę, a po tym kontynuować misję. Proszę bardzo. Misja wykonana, szacunek na plus. Także mamy teraz już dwie misje, bo mamy misję od Big Smoke'a i od Sweeta. Podjedziemy sobie do domciu. Zostawię w garażu samochód, który zajmowałem Big Smoke'owi. Zapiszemy grę, tak jak mówiłem właśnie, i sobie dalej polecimy z kolejną misją w takim razie. Proszę bardzo, zapis gry oczywiście. To co też pisaliście, czyli żeby dojeżdżać do domu, żeby gubić gwiazdki. To ja też o tym wspominałem w ostatnim odcinku, że możemy właśnie wjechać do domu, przyjść, zapisać grę i zgubimy w ten sposób gwiazdki. Ale okej, dobra, robimy misję. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now, you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Okej, okay. Easy E, to znaczy Rider.
Troszeczkę tutaj się zapędził w swoich słowach. Szkoda, że nie mamy takich ubrań, jak oni mają. Kurde, oni mają jakieś fajniejsze ubrania. Zawieź swoich ziomków na terytorium Ballasu. You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. Okej, postaramy się nie prowadzić jak byle głąb. Robimy przelotówkę w tym momencie na teren Ballasów, czyli wpadamy na teren Ballasów i zrobimy sobie jakiś przelot, czyli strzelanie po Ballasach. A czekajcie, tutaj jeszcze zrobię jedną rzecz. Ritam, kurde. Tutaj na kościele jest do atakowania znaczek, otakowania. Zostaw ten samochód, no. No typie, no. Zostaw samochód. No nie mówcie, że. No co? Co? Jaki bullshit! To jest bullshit, ludzie. Dobra, czekajcie. Okej, dobra, zabawimy się jeszcze raz w takim razie, ponieważ no był lekki fail. No nie wiedziałem, że stwierdzą, że ich opuściłem i odjadą sobie. No okej, dobra, wbijamy jeszcze raz na tę przelotówę. Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Okej, dobra, czyli musimy jakoś podjechać, zaparkować i czekać w sumie na nich, bo oni będą strzelać. O, są Ballasy, frajerzy, kurde. Okej. Okej, naciśnij kółka, aby rozglądać się na boki, gdy siedzisz w samochodzie. To pomoże ci zobaczyć położenie twoich wrogów. Dobra, dawać, strzelać we frajerów. No i świetnie. Polujmy jeszcze na... Ale patrzcie, ile tu jest hajsu! Ile tu jest hajsu! I broni, dobra, już z wami jadę, kurde, przepraszam, musiałem to zrobić na szybko. Bo kurde, tyle hajsu, co tu było! Okej, dobra, kolejnych Ballasów, dawać ich, dawać! Dawać, frajerów, tłuczcie ich! Dobra, dawaj, tłuczcie. Świetnie. Okej, ale ja zrobię jedną rzecz jeszcze, znowu szybko. Mówiłem, że to milczek. No dobra, zamknijcie tam ryje. Ja to muszę robić, żeby właśnie w ten sposób zdobyć trochę broni i pieniędzy. No bo patrzcie, ile tego tutaj wypada tak naprawdę w takim momencie. No dobra, z frajerów, kurde, przejadę. Jeszcze kilku Ballasów. W ogóle to jest takie śmieszne, śmiesznie to wygląda. Jeździmy sobie po mieście i to takie, zabijamy sobie Ballasów, okej. Spoko, rozumiem. Normalna ludzka sprawa. Normalna czorna sprawa na terenach takich. Okej, dobra, strzelać w nich. Dawać. Jeszcze ktoś? A nie, wszyscy już zginęli. Masz dwie gwiazdki poziomu poszukiwania, idź do lakiernika, zgubisz w ten sposób policję. Na początku pojedziemy do tego lakiernika, bo to jest chyba część jednak tych początkowych misji, kiedy dowiadujemy się pewnych spraw, bo teoretycznie jeszcze z lakiernika tutaj usług nie musieliśmy korzystać. Także tak jak nawet pisaliście, żeby robić inaczej to i nie jeździć do lakiernika, tak teraz na pewno sobie do tego lakiernika skoczymy. Okej, policja, super. Proszę mnie zostawić, my jedziemy do lakiernika. Kurde. Droga policjo, nas tu nie ma. Policja, kurde, słaba jak zawsze. Dobra, jakoś jeszcze przejedziemy sobie, ale to przez przypadek. I proszę bardzo, jedziemy do lakiernika. Tym razem jest to za darmo, a nie za 100 dolarów, no spoko. Mam nadzieję, że podoba ci się nowy kolor. No ten nowy kolor jest przepiękny. Nie rozpoznałbym tego auta. Gdy migają gwiazdki, cały poziom zostanie przywrócony. Aha, czy nie mogę popełnić przestępstwa teraz? Zabierz ziomków z powrotem na osiedle. Dokładnie. No to świetnie, no patrzcie, jaki mamy fajny nowy samochód. Aż kurczę się od nas dymi i
i sypia, nie, to jednak deszcz, dobra. No i kończymy misję. You're down with the Grove and the Ballers know it. So watch yourself from now on, CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Okej, dobra. Kolejna misja wykonana. Dostaliśmy za nią $500. Oczywiście taki wszechobecny szacunek także za to dostaliśmy. Pójdziemy sobie zapisać grę jeszcze. Proszę bardzo, czyszczenie osiedla. Zapiszemy grę jeszcze tak szybko, żeby czasu troszeczkę przeszło i jeszcze raz, ponieważ z rana zaraz chciałem udać się ponownie na siłownię, bo tak jak mówiłem, no siłownia to jest ważna sprawa i chciałbym wyjścia na siłownię jakoś tutaj kontynuować. Dzisiejsze wyjście na siłownię będzie oczywiście samochodem, bo no patrzcie co tu się dzieje. Pisaliście też, żeby sobie zobaczyć, że jak celuję na jakiegoś ziomka w zielonym stroju, w sensie, że z naszego tam niby gangu, i nacisnę G bodajże, to że on chyba się dołącza do nas, tak mi się wydaje, że to było, żebym sobie sprawdził, co się stanie. Mi się wydaje, że on wtedy dołącza do naszej takiej jakby ekipki, którą ja sobie mogę tutaj jeździć. No ale okej, idziemy na siłownię, kolejny dzień, kolejny nowy Karl normalnie, więc idziemy sobie znowu poćwiczyć, tym razem na tutaj na siłowni, i będziemy ćwiczyli siłę na siłowni, na sztandze. Okej, 100 funtów wezmę, zobaczymy czy dam radę i czy tu było tak samo lewy shift i lewy przycisk myszy? Chyba tak, dobra. O Jezu. To może być trudniejsze niż myślałem, bo trzeba to tak naciskać, kurczę. Odzwyczaiłem się od takiego naciskania cały czas. Co do też pytań tam spod ostatniego odcinka, było tam pytanie, czy mam Windowsa 10, nie mam Windowsa 10, to na siódemce się rzeczy takie dzieją. Że pod mostem Groove Street jest Casted, no to już go mam właśnie. Że na samej górze LS za bodajże jedzonkiem jest Kałach, możliwe, że jest. Nie pamiętam w sumie tego, nie mogę potwierdzić, ale na pewno nie będę teraz spadał. O, część z was pisała także, żeby od razu sobie zrobić na fulla karetkę i straż pożarną, ale nie wiem, czy będziemy od razu to robić. Może za jakiś czas po prostu się tym zajmę, będzie cały odcinek właśnie robienia dla karetki czy dla straży pożarnej i myślę, że w ten sposób raczej to zrobimy właśnie. Niż żebym gdzieś to tam zrobił sobie osobno. Także proszę bardzo, dzisiaj jest dzień ćwiczenia na siłowni. Myślę, że już nie będę was zanudzał. No chyba, że będę tak czytał komentarze i ćwiczył na siłowni przy okazji, bo też tak mogę zrobić. A tak myślałem, żeby siłownię po prostu robić, kiedy po prostu nie nagrywam, tak? Że poza nagrywaniem mógłbym robić siłownię tak, żeby was nie zanudzać. No chyba, że właśnie tak jak tutaj mówiliśmy, tak jak mówiliśmy, to możemy zrobić, że ja bym czytał sobie wasze komentarze po prostu w trakcie tutaj walki z ciężarami na siłowni. No, tam jak ktoś jeszcze pisał też ostatnio, że najlepiej Hogaty w kwestii siły, trochę przytyj i poćwicz na maksa. No nie wiem, czy ja chcę nim tak tyć w sumie. No ale zobaczymy, masę bym nabrał, ale zawsze jakoś tutaj z ćwiczeniem schodziło tak, że fajniej było, kurczę, mieć chudego CJ-a jednak. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Czy jest jakiś taki bardziej napakowany? No w sumie nie widzę, żeby jakoś super napakowany bardziej był CJ, ale to może dlatego, że to jakieś pikselowe łapy są. Okej, wyjdziemy jeszcze na to do ćwiczenia. Weźmiemy od razu setkę funtów. Zobaczymy, czy damy radę już na setce funtów, czy nie. Dam radę, proszę państwa. Proszę bardzo, obciążenie 100. Wyczerpałem swój limit na dzisiaj, wróć jutro. No okej, no i myślę, że chyba w tym odcinku dzisiejszym to by było już na tyle, chyba wrócę na siłownię dokładnie. On sam wraca, to nie ja wracam, nie przejmujcie się tym. Wrócę sobie na siłownię, żeby tutaj było lepsze tło. No i tak, w dzisiejszym odcinku myślę, że to już by było na tyle. Oczywiście, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, odpowiedzieć na pytania, które zadałem w tym odcinku oraz zarejestrować się przez link referencyjny, który jest podany w opisie pod filmem. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i pa pa.